Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj poniedziałek, jest 16 grudnia, zaczyna się właśnie trzeci tydzień Adwentu, w sumie to już jest prawie ostatni tydzień Adwentu, będą jeszcze dwa dni następnym, ale to już taka no, jesteśmy bliżej niż dalej, więc zapraszam na rozpoczęcie nowego tygodnia. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, najserdeczniej i najcieplej witam Was na początku tego nowego tygodnia w poniedziałkowym odcinku i zapraszam na rozruch taki, żebyśmy rzeczywiście zrobili dobry tydzień. Moi drodzy, dzisiaj imię Pana Jezusa, które jest bardzo trudnym imieniem, ale bardzo pięknym i bardzo nam potrzebnym, dlatego że dzisiaj Pan Jezus, który jest ofiarą. Kochani, wiem, że oczywiście mamy też negatywne skojarzenia z takim słowem, nie? Mówienie o kimś, że jest ofiarą, szczególnie ofiarą losu, ofiarą życia, no to jest coś takiego pejoratywnego, coś, co oznacza, że ktoś jest po prostu do niczego, że ktoś jest nieudany, nie udaje mu się życie, niewiele może osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. Jak się łatwo domyślacie, oczywiście bycie ofiarą w wyniku wypadku Pana Jezusa nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. To jest imię, którym nazywa Pana Jezusa szczególnie list do Hebrajczyków, kiedy opowiada o tym, w jaki sposób On jako najwyższy kapłan złożył Bogu z siebie ofiarę. Kochani, to jest bardzo ciekawe. Chrystus jest tam nazywany ofiarą całopalną. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, w czym rzecz. W Starym Testamencie istniały jakby różne rodzaje ofiar, ale generalnie się dzieliły na dwa rodzaje. W sensie na ofiary całopalne i na ofiary częściowe. Co to znaczy? Że ofiary częściowe polegały na tym, że jakby nie wszystko z danego przedmiotu ofiarowywanego Panu Bogu szło bezpośrednio dla Pana Boga. Tylko na przykład część brali ludzie, część brali kapłani, a część była oddawana Panu Bogu. Bardzo często była to najlepsza część, ale jednak część. Ofiara całopalna polegała na tym, że wszystko, na przykład całe zwierzę, cały jakiś przedmiot, całe kadzidło było spalane i całkowicie jakby przeznaczane na zmarnowanie względem Pana Boga. Kochani, nie wnikam oczywiście w, nie wiem, właściwość takiego myślenia, tak, spalanie przedmiotów czy zwierząt martwych jako ofiarę Panu Bogu. Wiemy, że Panu Bogu coś takiego do niczego nie jest potrzebne. Tylko chodzi mi bardziej o ideę, czyli o to, że albo coś w części, albo w całości Panu Bogu dajemy. Kiedy mówimy o Panu Jezusie, to On jest ofiarą całopalną, czyli jakby wszystko w Nim, absolutnie wszystko, nie tylko jakaś mała cząstka, tylko wszystko było poświęcone i przeznaczone dla Pana Boga. Kochani, my się tego od Niego mamy uczyć. Prawdopodobnie nie dosięgniemy nigdy do czegoś takiego jak On. Przez nasz egoizm, przynajmniej dopóki żyjemy tutaj na tym świecie, przez nasze takie zwrócenie się ku sobie, no zawsze coś tam próbujemy zachomikować dla siebie, nie? Ale chodzi o to, żeby się uczyć od Pana Jezusa, jakby bycia żertwą ofiarną, czyli pozwolić, żeby dla Pana Boga, a to bardzo często oznacza dla drugiego człowieka, bo Pan Bóg najbardziej chyba lubi dostawać dary, które nie są dla Niego, tylko które są jakby dla innych, a są dla Niego w ten sposób, nie? Czyli wtedy, kiedy się cały oddajesz na przykład drugiemu człowiekowi, w taki dobry oczywiście sposób, nie? Czyli nie chodzi o to, że pozwalasz się komuś zniewolić, tylko kiedy w miłości spalasz się do drugiego człowieka, to jest najwyższy rodzaj składania ofiary Panu Bogu. To nie jest tak, że Panu Bogu można złożyć ofiarę tylko Panu Bogu. Nie, nie. On sam powiedział, że jest w tych wszystkich, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Kochani, dzisiaj trudne pytanie. Na ile jesteśmy jakąś ofiarą? Na ile jesteśmy, jakby ile chcemy, matko, ile chcemy oddawać Panu Bogu, żeby dać Mu jak najwięcej? Spróbujmy dzisiaj trochę zwiększyć tą naszą dawkę, którą Panu Bogu chcemy dawać. Robi się głośno, więc trzeba chyba kończyć. Moi drodzy, zróbmy dzisiaj z siebie najprawdziwszą, najlepiej całopalną ofiarę dla Pana Boga i też względem oczywiście drugiego człowieka, co jest tak naprawdę ofiarą dla Pana Boga. Matko i córko, co oni tam włączyli? Co to w ogóle jest? Jakieś ciężarówka chyba. Jeja. Moi drodzy, tyle w poniedziałek, tyle w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie, bardzo Was ściskam. Błogosławię i mam nadzieję, widzimy się jutro. Z Bogiem, miejcie się proszę najlepiej na świecie. Pa!